No dobra. Dzień dobry, kochani Skyrimo maniacy. Ostatnią rozgrywkę zakończyliśmy na tym. Weź już, Farkas, nie... Nie wkurzaj mnie, po prostu przejdź przez ten most. Farkas się zgliczował. Ta gra ma mnóstwo gliczy, ale... Ale to nikomu nie przeszkadza. A, ktoś mi mówił, żeby ustawić sobie poziom trudności na wyższy. A poziom trudności na wyższy to byłoby... Nowicjusz, uczeń, czeladnik, ekspert. Co ja miałem? Czeladnik. Ekspert. Zobaczymy, damy na ekspert. Zobaczymy, co się zmieni. Bo rzeczywiście jest dosyć łatwo. Znaczy, ja też lubię, jak jest łatwo, nie? Ty, no nie przepchnę typa. Dobra, zobaczmy, jak się pozmieniało, jak daliśmy ten poziom trudności. A, i... I ktoś się do mnie przypieprzał, że miałem... że miałem iść w Skyrimie... nie po swojemu, tylko... Że miałem eksplorować w ogóle i tak dalej. I że nie zbieram wszystkiego, że nie zbieram każdego śmiecia, który znajdę po drodze, nie? I oto był ból dupska. No ale słuchajcie, jest jak jest. Ja się świetnie bawię. Dobra, tu nie wyjdą na mnie. Chciałbym, żeby jednak on się odblokował, nie? Jezu, ja wrócę po niego. Fua! Co ja mogę zrobić, żeby on przestał kucać tam? A teraz to zniknął. Czy wcale nie zniknął? Jest. O! Brawo! Udało! Nie no, brawo! Wow, Farkas! Wow! Boże! Co tutaj się dzieje? No dobra. Lećmy z tym, zobaczmy, jak możemy zapobiec dalej tej tragedii. Idziesz? Idzie i się skrada! Boże! Czy ja mogę mu coś powiedzieć na przykład? Farkas! Ta zbroja upuszczona tam przez ciebie. Mogę ją zabrać. Możesz. Prawda? Bardzo miłe z twojej strony. Wiesz, co chcesz, ziomek. Tylko błagam, przestań kłócać i chodź normalnie. Tak, i teraz przeszukaj i każdego draugra będę ograbiał z tych 6 sztuk złota. O, Farkas, chodź, chodź. Nie turlaj się, chodź. Patrz, jakieś takie drzwi. Żelazne. Ja bym zapisał. A nie, no szybki zapis wystarczy. Tu będzie coś grubego, Farkas. Ja to czuję. Widzisz, ziomek? Tu jest słowo, które ja poznaję. Nowe. Poznaję słowo mocy ogień. Ognisty oddech. Super, tylko ja wierzę, że ja nie mogę nic z tymi słowami zrobić, nie? W tej chwili. Nie, no muszę do Jarla pójść jednak. Fragment Wutrada. Mamy. I tylko tyle? I mamy wrócić? I nic się tutaj nie dzieje poza tym? Nikt nas nie zaatakuje? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, Farkas. Miejmy się na baczności. Orkowy topór bojowy znużenia. Wygląda kozacko. Zaraz zobaczymy. Zwój strażniczego kręgu, złoto. Kostur zombie, żelazne rękawice to już nie. Chociaż weźmiemy. Nie wiem, co zrobiłem. Rzuciłem, jakimś czarem, dobra. Dobra, czekajcie, kostur furii. Pradawna norska maczuga, to ma 14, to ma 31. A ile ten żelazny młot? O, to będzie moje ulubione w takim razie. Ten stalowy młot bojowy żaru.
Kurwa, no nie wiem. Dobra, to mógłbym wyjebać. To tak nie ma dużej wartości jak jej. Stalowy miecz niepokoju też nie ma jakiejś wartości. To też, to dajmy do ulubionych i włączmy. Tak, tak, mam zbyt duże obciążenie. Strój hełmsarskiego oficera, to wyjebmy. Stalowa zbroja, a te żelazne rękawice. Te rękawice żelaznej ręki 14-4-4-4-4. Atak bronią dwuręczną 14-4. Dobra. Zaraz będziesz kościół. Dobra, rozjebany. Słuchaj, Farkas. Jest dobrze, musimy tylko... Nie wiem, co zrobiłem. Stworzyłem tu jakieś pole, ale nie wiem, czego ono dotyczyło, bo użyłem zwoju. Niechcący, nie chciałem, szczerze mówiąc. To nie wszyscy, co? Czy wszyscy? Nie, nie wszyscy, to myślałem. Ła, 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 ła. Co wy tam gadacie? No uważam na siebie, bracie. Broń dwuręczna wzrasta do 35, świetnie. To wszyscy Farkas? Nie sądzę, co? A może wszyscy? Nie. Słyszę. Wyłażą znowu gnoje. Tutaj. Dobra, załatwiony. Nie uciekaj, gnojku! Gdzie one spierdalają? Ała, 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 bije mnie ktoś. Dobrze. No trochę ich tutaj jest. Natomiast nie robią mi jakiejś specjalnej krzywdy jeszcze. Dobra. Farkas, jest dobrze. Jeszcze chyba. Świetnie. Dobra. Niepokojący Draugr. O, nie, nie, nie. Dobra, Farkas. Dobra. Dobra, ktoś mnie bije od tyłu. Załatwiony. Zaraz będziesz gryźć. Musimy tego niespokojnego załatwić. Tak jest! Sztabka żelaza. No dobra, załatwiliśmy wszystkich, co? Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze kurwa jakiś mistrzunio teraz wyjdzie? Mistrzunio Draugrów. No bo chyba z wszystkich tych krypt powyłaziły, nie? Nie, no tu jeszcze są pootwierane, ale... No dobra, chyba stąd nie przyjdą. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy możemy stąd już spierdalać? Poznałem to słowo. Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć, jak mogę używać tych słów, bo na razie, jak mam tę magię, to mam tutaj te krzyki, ale żadnego, ani nieugięta siła, ani ognistego oddechu. Potrzebne są smocze dusze. Potrzebuję smocze dusze, żeby je odblokować, więc... Wiesz jak jest, mordo? Wiesz jak jest? Tędy przejdziemy? Aha, czyli musieliśmy czekać po prostu, aż się otworzy to ostatnie przejście pewnie. Żeby móc stąd spierdalać. Kopiec Pylarza. Rzadko się zdarza, aby wejść na Kopiec Pylarza. Wszystko się nagrywa ładnie. A
Aha, i tajne przejście. No trochę tutaj połaziliśmy. Długa była ta jaskinia. Ha. Widziałeś, tak blisko wyjścia byliśmy. Cały czas. Nieźle. Otwórz Skyrim. Tak, ja wiem, ja będę pomijał tutaj mnóstwo rzeczy, ale musicie jakby mieć na to baczenie, no, że tak będzie. Stary, jest jasno. Jest przyjemnie, udało nam się uciec stąd. Cieszysz się, mordo, bo ja bardzo. Oh yeah, mamy Skyrim i co teraz robimy? Ta zbroja upuszczona tam przez ciebie. Tak. Bardzo miłe z twojej strony. Czekajcie, bo chciałem się dowiedzieć, co jest tutaj. Szkielety. No dobra, załatwmy je. Mocne są, czy nie? Nie są. Są bardzo słabe nawet. Nie chciałem tego brać. Spoczynek Hamvira. Nie, no nie będę sprawdzał wszystkiego, prawda? No nie. Nie uważacie tak, że trochę bez sensu by było? Gdybym wszystko tu sprawdził. Zbierz psianka. Aha, nie, dobra, myślałem, że to coś nowego tutaj. O! To jest Hamvir. To jest po prostu niespokojny draug. No i tyle z niespokojnego draugra. Złoto i pradawny miecz. W dupie mam mistrz, kurwa. Ile mam tych wytrychów? 27. Może... Kurwa, może się uda. Na razie nic nie trafiam. Dobra. Nie uda się. Sorry. Ale na tym spoczynku Hamvira to ja nic nie zrobię. Tu są motyle jakieś. No są motyle, dobra. No mamy na pewno odblokowany ten spoczynek Hamvira i coś jeszcze chciałem po drodze tutaj sprawdzić. Coś tutaj było takiego na mapie. Ostoja Redoranów, właśnie. Chodźmy do tej Ostoi Redoranów, a potem sobie wrócimy do Jafskrgr. Dobra, protipy, to słyszałem od was, że żeby bez broni biegać szybciej się... przede wszystkim jesteśmy szybsi i się uzupełnia wytrzymałość szybciej. Więc skorzystam z tej randy jak najbardziej. Tak czy siak ja tę broń mam, nie? Lisek! Cześć, Lisku. Cześć, maluchu. Myślałem, że mnie kurwa zaatakuje, nie? Idzie za mną ten kurwa? Idzie. Tu jest Ostoja Redoranów. Oho, zmieniła się nagle muzyka. No dobra. Będzie mrok, zobaczymy. Nie pamiętam, co tam miałem zrobić. Mogę sobie przeczytać, to było w zadaniach. Zguby pokrzyw. To nie tu. Pomóż z jarnem białej grani. Powinien sobie wstać z takie przedmioty. Kurwa, gdzieś to było. No dobra, nie pamiętam gdzie, ale... Otworzyło mi to drogę do Ostoi Redoranów, prawda? Co to było? Tutaj! Sorki. No nie lubię psów zabijać. W żadnej grze. Co tam miałaś? Hmm.
Gdzie mam pójść? W takim układzie pójdę tu. Otwórz kufer, nowicjusz to otworzę. Z wytrychem w dupie, proszę bardzo. Za pierwszym razem. Zwój przywołania Atronacha Burzy. Przywołuje Atronacha Burzy w misję, które wskazuje rzucające. Atronach Burzy. Była sobie kobieta piękna jak wiosenny wieczór w starym stros... No, nie byłeś. Kurwa, popycha mnie ten. O kurwa. Bo mnie popchnął. Tak jest. I co tam? Wykonany zabij przywódcy bandytów znajdujący się w okolicy misji o nazwie Ostaje Redoranów. Proventus Avenici ma dla ciebie nagrodę. Okej. Czyli o to chodziło. Nie wiem, czy to są lepsze niż... Chyba nie. Ale przede wszystkim awans. Awans, moi drodzy. Co? Magia, zdrowie czy kondycja? Kondycja. Idziemy w kondycję. Co my tu mamy jeszcze? Kradzież, otwieranie zamków, skradanie, lekki pancerz... Łucznictwo, coś tam wziąłem z tego łucznictwa. Ale broń dwuręczna. A co jest przy ciężkim pancerzu? Zwiększa współczynnik zbroi dla ciężkich pancerzy. Wytrącenie z równowagi. No ja ten ciężki pancerz to kurwa używam, nie? Więc nie wiem, czy ja robię dobry ten build. No ale robię po swojemu, zobaczymy. Co tu mamy? Przede wszystkim użyj sidła na niedźwiedzia. Mapa skarbu. Aha. No to weź. Wytrych. Zwój zguby nieumarłych, złoto. Naczynik blokowania. No pierśnie możemy sprzedać, nie? Tamte rękawice to nie ma sensu. Tu jakieś kości. No to jest, co? To jest jaskinia, w której oni po prostu urzędowali. Nic tutaj więcej nie ma, nie? Oprócz... To jakieś mikstury, ale są mikstury ozdrowienia. A nie, no to spoko. Udziec, pierdolę udziec. Tu można się kimnąć. Pośpiulkamy może Farka, co sobie tutaj na posłanku. Zupełnie fajne miejsce. Ja pierdolę żyć w czymś takim, w takiej wilgoci, w takim syfie. No dobra, Ostoja Redoranów okazała się bardzo małą jaskinią, w której się nic nie dzieje. Nie to co jaskinia, przez którą się przedarliśmy razem z Farkasem. I musieliśmy pieska zabić, no niestety. Niestety, kochani. Nie wszystkie pieski idą do nieba. Ten chyba nie poszedł. No dobra. To zapierdalamy z naszą misją, no. Odwiedzimy Jorvorskr. A zaraz potem pójdziemy do Jarla. Bo wiecie, że ja kurwa zawsze robię te poboczne kurwa side questy cały czas, a potem no, się okazuje, że powinienem coś zrobić, no a nie robię tego. Dobra, zerknijmy na ten zamek jeszcze tutaj. No widzicie, to jest kurwa, to jest magia zarówno Skyrim, jak i magia Fallouta, że mijasz takie ruiny zamku i kurwa wiesz, że masz tam iść, nie? Tam trzeba iść, ale dobra, zerknijmy. Tak na chwilę tylko. Wsadzę tylko sam czubeczek. Wynoszę się stąd. Co? Gdzie się wynosisz? Nie idziesz ze mną na przygodę, Farkas? Co ty, ziomek? Far Cryas. Fort Szara Przystań, dobra. Strzegam, odsuń się. Mhm, a można tu jakoś wejść inaczej? Nie podchodź bliżej. Bo co? Nie no, pójdziemy, was zmasakrujemy, no co tam. Nie będę się przecież z wami pierdolił jakoś specjalnie. Czy da się tu wejść? No tędy, proszę bardzo. No słuchajcie, nikt mi nie przeszkodził, wchodzę. Aaaa! Oh!
tyle cię stać, co? Módl się do Stendara, póki jeszcze. Nie chcę. Dobra, bandyta załatwiony. No nie ma jakichś niesamowitych rzeczy. Kogo kurwa będzie skracać o głowę? Dobra, ja idę do tego typa. Co tam miałeś? No i tak jesteście bandytami, więc... Masło. Masło dla Goska jest znowu kolejne. Króliczy udziec, weźmiemy 20 żelaznych strzał. Farkas, Farkas, spokojnie, ty nie masz za dużo energii. Ładnie. Nie uciek. Tam jest jeszcze, dobra, z łuku sieje do nas. Idziemy do niego. Farkas, Farkas, spokojnie. Twoja broń zużyła całą moc, jaką była naładowana, że ponownie na wybierz i wybierz napełniony kolejną dusz, z której chcesz skorzystać. Aha. Muszę ją wybrać w ekwipunku, słyszysz? Broń, co to było? Naładuj. Naładowałem w chuj. To już wiem, po co są te klejnoty dusz, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem. No dobra, co my tu mamy? Kurwa, flet. Zaczarowany flet. I nie fujarka, tylko flet. Magiczna flet. Chodź, Farkas, przeszukamy ten fort. Aha. Tu coś się ukrywa pod podłogą. Ha. Rysław Sprawiedliwy. Lekki pancerz wzrasta do 16. Tu są jeszcze bandyci, stary. Przede mną się nie schowasz! O kurwa, zajebał mnie. Brak ci umiejętności, co? Zróbmy tak! Uciekaj! O kurwa, tego się nie spodziewałem. Hej! Co to było? No! Gdzie ja jesteś? Tutaj! O kurwa. Spróbuj walczyć! Ła. Rozerwę cię na kawałeczki. Okej, kurwa, Farkas, dawaj. No to wzrób mi ciężki pancerz, kurwa, po chuj. Dobra. Nie będzie tak łatwo, trzeba będzie pokombinować tutaj. Chodź, Farkas. Kurwa. Zróbmy tak! Uciekaj, a ja cię dziabnę w plecy! Tylko na tyle cię spadł! Już nie żyjesz! Nie żyjesz! Kurwa, blokowałem gnoja! Zabiję cię! Ała. Kurwa, nie mam z nimi szans w taki sposób. Tak, wszystkim mówiąc na zgubienie drogi. Dobra, trzeba kombinować, słuchajcie. Najwyżej poziom zmniejszymy, no. Na boku!
Dobra, ja w takim razie lecę z tym. Dobra. Mikstury. Farkas. Idzie na mnie ten pojeb, kurwa. Czas umierać. Zdychać do diabła. Farkas, wstawaj, gnoju. Kurwa mać. Ja pierdolę, nie mamy szans z nim. Trzeba jednak jego na samym początku, kurwa, odjebać. Ale to nie jest takie proste, kurwa. Czy mam jakieś przedmioty, zwoje, czy coś takiego? Nie. Potrzebujesz czegoś? Bardzo nie tak. Dobra, Farkas, musimy go załatwić. Co to jest? Kto? Gin wreszcie! Chcę zabrać twoje rzeczy! Jest tam kto? Chcesz gdzieś umrzeć? Co? A ja... Dość tego! Dobra, spierdalam, spierdalaj. Jest tam. Przedmioty, mikstury. Mam cię! Fuck. Ich jest tam więcej, kurwa. Trzeba było tu nie przychodzić. Ja pierdolę. O kurwa. Zajebią mnie zaraz. To nasze ziomki? Jesteśmy tu, żeby dać ci nauczkę. Uważaj z tym ogniem. Oduczę cię zabierania nie swoich rzeczy. Zajebali mnie, kurwa. Nie, ja muszę chyba ten poziom trudności obniżyć jednak. Będę tak cały czas ginął. Gdzie jest ten, kurwa, poziom trudności? Dobra, musimy tych najemnych zbirów zajebać. Chodź, Farkas, a potem wrócimy, spróbujemy się odkuć. Jesteśmy tu, żeby dać ci nauczkę. Nie zabijcie się do mnie! Poddaj się, póki jeszcze możesz! To wszystko? Nie! Tylko chcę cię dać. Dasz mi rady! Potnę cię na plasterki! O kurwa! Ja pierdolę! Nie ujdziesz stąd z życiem! Nie? Lubicie skakać?
żyjesz! Nie żyjesz! Denerwujesz mnie! No i co teraz? Dawaj i Farkas. Nie ujdziesz stąd z życiem! Nie dasz mi rady! Kurwa! Zwycięstwo jest twoje! Dobra, jeden zabity. Kurwa. Dobra, zaraz ich dojedziemy spokojnie. Nie. Farkas! Załatwię cię! Poddaj się! Dobra, tak trzeba ich załatwić. Ła! Dobra! Okej, został ostatni. Tak jest, kurwa. O! Co to byli za goście? Kontrakt? Oto umówiona kwota, oczekuję, że wypełnisz moją prośbę. No ci złodzieje imieniem Warga, co znaczy ze mną zadzierać. Nie musisz się posuwać do morderstwa, ale nie będę ubolewać, kiedy okaże się to konieczne. Moira. No dobra. Załatwieni. Teraz pytanie. Pytanie, czy wracać tam? Farkas, jak myślisz? Wracamy tam? Czy poczekamy? Kurde, możemy wrócić, wiesz? Jak będziemy szli po kolei, powoli, to może nam się uda. Dobra, szybki zapis, a właściwie zapisz grę na wszelki wypadek. I zobaczmy. Mam pewne wątpliwości co do tego, ale... Kusi mnie ta szara przystań. Dobra. Jeden poszedł w pizdu. Oto ten, kurwa. Po prostu gin. Się nie schowasz. Dobrze. Załatwiony, kurwa, dobra. Dobra, on był najgorszy, kurwa, do załatwienia. Dobra, Farkas, jest dobrze, kurwa, jest dobrze. Załatwiliśmy skurwiela. Czy miał coś więcej? Nic więcej jakoś specjalnie nie miał. Dobra, sprawdźmy to miejsce. Przeszliśmy stąd, czy nie? Więzienie Fortu Szara Przystań. Nie, to nie przeszliśmy stąd. Zobaczmy, co jest w więzieniu w takim razie. Hej. Hej, co? Na bogów, nie! Tylko na tyle cię stać, co? Czas umierać. Dobra.
Ale ten, to, że Farkas nie reaguje, to jestem w szoku. Proszę bardzo. Myśliwy chleb dziczyzna, wino, wytrych, złoto. Trochę rzeczy miał ze sobą. Niespecjalnie ważnych, ale mimo wszystko. Nie chciałem tego sztyletu brać, kurwa, na chuj mi on. Co tu się dzieje, kurwa? To jest to więzienie, tak? No, okej. Nie, nikogo nie ma. Ja tylko drzwi otwieram, stary. Mną się nie przejmuj. Nie ma nikogo, przecież mówiłem, elf wysokiego rodu. Kurwa, nie trafiłem. No nie, kurwa, czarodziej. Ja pierdolę. Dobra, wytrych, okej. Okay. To jest jakiś kurwa czarodziej. Denerwujesz mnie. Dość. Pewnie, że dość. No dobra. Co to jest? Troll, kurwa. Uj, trolla. Weź żelazko. Co ty, kurwa? Wygładzałeś tego trolla, czy co? Masz zbyt duże przeciążenie, żeby wiedz, cholera. Co mogę wyjebać? Już w sumie nie wiem, kurwa, co mogę... Szatę maga, kurwa. Już naprawdę się zastanawiam, co mógłbym wyjebać i... I coraz mniej wiem, co to mogłoby być. Otwórz klatka, ekspert, okej. Okay. Kurwa, otworzyłem. No i co ja mam teraz zrobić, no? Ciężar, gotowana ryba szpon, jedz. Zjadłem trochę rzeczy, no i co z tego? No dobra, czyli tu wiemy, co jest. To są podziemia i jest tutaj... No jest to więzienie, tak? Czyli możemy stąd spierdalać. A, okej, bo można było też tędy wejść. I tutaj możemy tak, otwórz Skyrim. Albo otwórz i Fort Shara, przesadzimy do fortu dalej. Zgłębimy go, bo on jest jednak troszeczkę sporawy. A te gnoje mi zadziałały na nerwy. Oj, zadziałały. Tu się napierdalaliśmy, nie? Tak jest. Przeszukaj kufer. Księga czarów, leczenie. Znasz już leczenie. Ale to weźmy. Nie wiem po co, ale dobra. A tego jeszcze nie sprawdziłem. Tam pisaliście, żeby sprawdzać książki, ich wartość, jeżeli wartość jest powyżej tam 30, to wtedy warto zwracać uwagę na te książki, a jak nie, to wyjebane. No dobra, czyli przyszliśmy stąd. Gdzie mi Farkas znowu zniknął, kurwa? Tak, tu uciekałem. Tu nie wiedziałem, gdzie pójść. W końcu poszliśmy tutaj. A, tu jest jeszcze jedna odnoga. Farkas znowu, nie wiem gdzie jest. Otwórz Skyrim, czyli mogę pójść tu jeszcze prosto i mogę tutaj pójść w prawo. Tu schodziłem? Nie, mnie tu nie było, ale... Tędy wyjdziemy też... Czyli kolejna droga. Można się tutaj dostać na tyle sposobów, że ja pierdolę. To
kiepski moment na zgubienie drogi. Kwarkasa szukam, kurwa, spierdalaj. Żadnej drogi nie zgubiłem, ziomuś. Jest tam kto? Nie. Ha, mam cię! Nie rób mi krzywdy. Ha, mam cię, nie rób mi krzywdy, pewnie. A ty kim jesteś? Nawet nie wiem, kto wchodzi i wychodzi z tego fortu. Ludzie przychodzą... My się znamy, kurwa? Ledwie to zauważam. Nie, mam wrażenie, jakbym ją znał. Agnis. Agnis! No dobra, ty sobie po prostu siedzisz w tym forcie, tak? Ledwie nadążam za tym, do kogo należy fort. Kiedy jedna strona go przejmuje, druga ucieka. A ja im mówię, nie odejdę. Jestem częścią tego miejsca. Ha! I tyle. Pamiętam, jak dawno temu pewnego ranka obudziłam się i było tu pełno... Orki, wampiry, dla niej bez znaczenia, wyjebane. Były tu już wampiry. Dla mnie to bez znaczenia. Dobra. Wypierdalamy stąd. Już mam dosyć tego fortu, zmęczył mnie, naprawdę. Zmęczył mnie w chuj. Ale wiecie co zrobię? Zwiększę poziom gry. Tutaj niestety potrzebowałem... Niech będzie ekspert. Tu potrzebowałem jednak pomocy, bo już mnie wkurwili trochę. Nie wiem, gdzie jest Farkas, czy on idzie ze mną, czy nie idzie ze mną. I szczerze mam już to gdzieś. Idziesz, Farkas? Nie idzie, no dobra. To ja idę sam. I samemu też będzie miło i sympatycznie. Nie wygląda, jakby chciał mnie zaatakować. To elf ciemny. Chcę być po właściwej stronie. Dołącz do Legionu Cesarskiego. Ojciec Majka też nazywał się Mike. Tak samo ojciec jego ojca. Mike dobrze ci życzy. Mike wiele wie. Mike jest zmęczony. Mike nie chce już rozmawiać. Wygląda, jakbyś mnie miał, kurwa, zaraz zaatakować. O co tu chodziło, Mike? Mike. To jest bandyta? Nie, to jest... No właśnie, kim wy jesteście? Czy mogę tu wejść? Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej. Potrzebujesz oręża? Idź do kuchni i porozmawiaj. Nic się tutaj nie dzieje. Nie wiem, dziwny był ten Mike, kurwa. Jak się wjebał na mnie. No dobra, tutaj... Ilu Khajiit, kurwa, idzie tutaj. Czym mogę ci służyć? Ponoć miałeś jakieś kłopoty na drodze. Po drodze. Wszystko jest tu zapisane. Gdzie? No taki raz, na temat ataku bandytu zdano. Ciekawi mnie twoja ojczyzna. Khajiitowie pochodzą z odległej krainy Elsweir, graniczącej od północy z Cyrodiil, a od południa... No dobra, i co z tego? Elsweir to kraina pustyni, okej. Okay. Tamtejsze miasta są tak starożytne, że nie ma bardziej starożytnego miasta. Je piaski. Ale nie powiem już nic więcej, bo bardzo tęsknię za domem. Dlaczego sprzedajecie towary w Skyrim? Świetne pytanie. Jesteśmy przecież... Nieprzyjazna kultura, no bla bla bla. Smoki i wojna odstraszyły wielu kupców. Kajla? Ale na drogach Skyrim... Jak się skuteczniej skradać? Nie zauważą. Dobra. Cyk! Skradańsko. Mam oby nadzieję, twoja droga. Nie ty. Ufaj się, Khajiito. Im dłużej niech słońce ogrzewa cię nawet w tej mrozie. Potrzebuję. Niczego nie potrzebuję, dobra, spierdalajcie. Niczego nie chciałem od tych Khajiit. Tak po prostu zagadałem, żeby im nie było smutno i głupio, że... No zresztą wiecie, dobra, idziemy kurwa do białej grani, nie? Tak to się nazywało, chyba. Nie wiem, już spędziłem tyle czasu w tych kurwa fortach i jaskiniach, że zdziczałem. Ale to dobrze, zawsze wolę jak jest trochę więcej akcji. Niż właśnie łażenia po tych... Łażenia i gadania po mieście. Tego właśnie nie lubię nigdy, jak się pojawia nowe miasto. Co jest, do mnie biegniesz? Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Co takiego? Zobaczmy. Ach, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, no i co? To chyba na tyle. Muszę iść.
Dobra, list od Jarla, fajnie. Księgi. List od Jarl. Warga, pozwól, że się przedstawię, nazywam się Sidge i mam zaszczyt piastować funkcję Jarla w dumnym starożytnym mieście Falkret. Wieści o twoich dokonaniach w Skyrim zwróciły na moją uwagę. Jeśli zechcesz zostać tanem krainy Falkret, zapraszam cię na rozmowę ze mną następnym razem, gdy gościć będziesz Falkret. Falkret Sidegir. Notatki Ryasada. Bandyci, bus, bandyci kusicieli. No dobra, spoko. Są obozy bandytów. Ktoś pisał, żeby się jakoś specjalnie nie zajmować listami gończymi. No ale to nie jest list gończy, tylko jakiś sidequest, nie? Ale zresztą nie wiem, może tak być, no. Że te listy gończe to są do chuja tam niepotrzebne. Dobra, kurwa, idźmy do... No, tamtego Jalfskrkrk. Coś tam. I się dowiedzmy, co chcą. A co sądzisz o najemnikach? Gdy już oto twój mamuci kieł. Dziękuję. To powinno przykuć wzrok. Zgodnie z obietnicą nauczę cię paru rzeczy o targowaniu się. Tak jest. Lepiej, retoryka wzrasta do 16. Handlarzyna. Izolda dostała kieł mamuta. To jest ten siwowłosy. Nie, dziecię wojny. Sorry. Dobra, w dupie to mam. Nic nie zrobiłem. Wyżebrałeś coś dzisiaj? Jasne, jak sobie chcesz. Jasne, jak sobie chcesz. Ale ten Jarl na mnie czeka, kurwa, a on się musi wkurwiać. A ja tutaj po prostu do Jorvaskr idę. I chyba wkurwia to, że trochę magii używam, nie? Wilkas? Czekaliśmy na twój powrót. No to fajnie. Dlaczego? Chodź za mną. No... Możesz zadawać mi pytania. Najważniejszy jest zamach. Pokażę ci. Pyk, broń dwuręczna. Uj, tak! Awans, dobra, dawaj to. A co magia? Magia. Trochę korzystam z tej magii jednak, nie? Co to było? Zniszczenie? Niech będzie. Do następnego razu. Przecież idę z tobą. Czyli miałem z Wilkasem porozmawiać. Myślałem, że... No dobra. Bracia i siostry kręgu. Dziś witamy Farkas, nową duszę Wilkas. Na naszym śmiertelnym łonie. Kodlak. Ten mężczyzna przetrwał, stając do walki i okazał... Dokładnie tak zrobiłem. Kto opowie się za nim? Mogę zaświadczyć o odwadze stojącej przed nami osoby. A czy unieślibyście tarczę? Ja na przykład tarczy nie używam. Stanę u jego boku, aby świat nigdy nas nie pokonał. No i bardzo dobrze. A czy unieślibyście miecze za jego honor? Tylko czeka, by skąpać się we krwi jego wrogów. A czy unieślibyście kufle? Jezu, dobra, przecież wszystko jest jasne. Intonuję pieśń zwycięstwa, gdy w naszej sali biesiadnej zabrzmią opowieści o nim. W takim razie ten krąg dokonał osądu. Jego serce bije dzikością i odwagą. Ale ja nie muszę być wilkołakiem, czy muszę? Scaliły towarzyszy w dniach pradawnych, zielonych lat. Niech bije w rytm naszych serc, by ich echo odbijało się w górach, a nasi wrogowie drżeli na jego dźwięk. Tak się stanie. Cóż, chłopcze, teraz jesteś jednym z nas. Wierzę, że nas... Ja też w to wierzę. Zawiedziesz. Próba honoru. Czym jest przynależność? Znaczy to żyć tak. Dobra, honor chwała w życiu. Problemom stawiaj czoła otwarcie. Szepty i skradanie. Nie mogę się skradać? Widzę, że dopuszczono cię do pewnych... Tak, to prawda. Jednak nie każdy dowadysz. Jedynie członkowie kręgu dzielą krew bestii. Niektórzy uczą się szybciej. A ty? Cóż, starzeje się. Sovngardu. Obawiam się, że Shor nie powoła na swoje łono zwierzęcia. Tak jak uczyniłby to z prawdziwym wojownikiem Nordu. Życie pod postacią zwierząt przybliża nasze dusze do dedrycznego lorda Hircyna.
Niektórzy mogą woleć jego pola łowieckie, ale dobra, ja... Szukasz lekarstwa? Tak. A, czyli on szuka lekarstwa na swoje wilkołactwo. Ale nie musisz dzielić trosk ze okay. starym... Jeśli chcesz lepszą i broni mieć... Se Orlundem mam pojawię. Coś, to porozmawiaj z Eorlundem. No dobra, co tutaj są za zadania? Zaginiony w akcji... Nie wiem, co to są za zadania, ale zrobimy to w następnym odcinku, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za bycie ze mną tutaj. Trochę było dzisiaj z tym poziomem trudności zawirowań, ale wiecie jak jest. Dobra, trzymajcie się, do następnego, pa!